Gmina Biskupiec podpisała umowę z operatorem, który będzie świadczył usługi w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego. Wykonawcą tej usługi będzie firma Usługi Transportowe Kamil Krzemiński, której pierwsze autobusy wyruszą na biskupieckie trasy już 1 września. 12 linii autobusowych, które będą właśnie kursowały na naszych terenach, będą skomunikowane praktycznie ze wszystkimi sołectwami, z miastem, z Olsztynem i z gminami sąsiednimi. Będziemy ludzi dowozić z wiosek położonych w obrębie gminy Biskupiec. Będziemy jeździć do miasta Olsztyn 7 dni w tygodniu i różnie w święta. Od rana do wieczora ostatnie połączenie będzie przed 22 z Olsztyna. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą mniej jeździli samochodami, a więcej korzystali właśnie z transportu publicznego ze względu na to, że myślę, że będzie nie tylko atrakcyjny, ale też tani. Te ceny są naprawdę, myślę, że zadowalające dla nas wszystkich. Transport do Olsztyna będzie opiewał w granicach 5 zł, między sołectwami a biskupcem to będzie 3 zł, a w samym mieście to będzie za złotówkę. Także myślę, że warto skorzystać z tego transportu publicznego i mam nadzieję, że po jakimś czasie nasi mieszkańcy się do tego przyzwyczają i będziemy mogli mówić naprawdę o fajnym komforcie właśnie życia i komunikacji w naszej gminie. 12 linii komunikacyjnych połączy ze sobą nie tylko miejscowości w gminie Biskupiec, ale także ułatwi dojazd m.in. do Olsztyna, Barczewa oraz Kolna. Bezpieczne i komfortowe dotarcie do miejsca podróży zapewnią zarówno mniejsze, jak i większe pojazdy oferowane przez operatora. Maszyny to będą autobusy marki Solaris, polskie autobusy, 100-miejscowe. Długości będą miały 15 metrów. Będą to duże autobusy z pasami, z miejscami na wózki inwalidzkie dla matek z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych będą udogodnienia. Klimatyzowane, w zimę ocieplane, webasto i tak dalej. Komfort będzie naprawdę zadowalający. Duże autobusy, te marki Solaris, będą jeździły tylko do Olsztyna i z powrotem, tak? A na sąsiedniej wioskach będzie właśnie tego typu będą busy jeździły, tak? Obecnie trwają intensywne prace związane m.in. z przygotowaniem przystanków autobusowych oraz rozkładów jazdy. Zakupiliśmy już oznakowanie przystankowe, do tego na pewno będą rozkłady jazdy. Mamy teraz chwilę, żeby promować te linie autobusowe, które będą funkcjonowały właśnie na naszych terenach, w naszej gminie, w naszych sołectwach. Jest ten czas, mam nadzieję, że nasi mieszkańcy tego się będą mogli przyzwyczaić i od 1 września już ruszymy pełną parą, żeby móc właśnie udogodnić komunikację właśnie dla naszych mieszkańców. Wszelkie nowe informacje dotyczące gminnego transportu zbiorowego pojawią się w kolejnych programach Telewizji Biskupiec. 10 lipca w Biskupieckim Domu Kultury odbyły się rodzinne warsztaty robienia latawców. Uczestnicy zajęć pod okiem instruktora Andrzeja Przerackiego krok po kroku konstruowali i budowali swoje latawce. Latawce stworzone podczas warsztatów będą mogły wziąć udział w konkursie organizowanym 23 lipca w trakcie Dni Biskupca. Zgłoszenia latawców przyjmowane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu, czyli od godziny 16 w Parku Miejskim. W niedzielę 11 lipca w Biskupcu odbyło się 27. Międzynarodowe Kryterium Kolarskie połączone z 10. Memoriałem Jerzego Kowalskiego. Wydarzenie jak zawsze ściągnęło do Biskupca czołówkę polskich kolarzy oraz tłumy kibiców. Oprócz grupy z LKK ZM Warmia Biskupiec na starcie pojawili się również przedstawiciele z Olsztyna, Ciechanowa, Warszawy, Nadarzyna oraz Ełku. Ulicami miasta przeprowadzono 6 wyścigów w różnych kategoriach wiekowych. Pełną listę zwycięzców w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej www.biskupiec.pl. W czwartek 15 lipca w Parku Miejskim odbyło się drugie spotkanie z cyklu Poranki w Parku. Główną atrakcją spotkania było układanie kompozycji kwiatowych. Dzięki warsztatom z Moniką Tarką dzieci nauczyły się tworzyć przepiękne bukiety oraz poznały ciekawostki dotyczące pracy florystki. Na kolejne zajęcia z cyklu Poranki w Parku zapraszamy w czwartek 22 lipca. W piątek w Parku Miejskim odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzieci i dorośli wzięli udział w zajęciach dotyczących przeprowadzania poprawnej procedury resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Członkowie zespołu Life Support przedstawili prawidłową kolejność udzielania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny zarówno dla poszkodowanego, jak i ratującego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą uratować ludzkie życie.
sobotę 17 lipca w Rzecku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej malarzowi, poecie i działaczowi społecznemu Sylwestrowi Antoniemu Sznarbachowi, który był związany z Rzeckiem i mieszkał w nim przez wiele lat. W trakcie uroczystości nie zabrakło ogródka gastronomicznego oraz animacji i zabaw dla dzieci. Zapraszamy na Warm Up Festival! Już 1 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w Biskupcu wystąpią Kizo, Blacha, Borikson i Wadstoja. Jako support zagrają Mage, 2M, Wadong Clan oraz AZ i Poldas. Bilety w cenie 50 zł dostępne są w informacji turystycznej w Biskupcu. Przypominamy również, że mimo zmiany terminu wydarzenia, wszystkie zakupione wcześniej bilety lub opaski są ważne, zaś ewentualnego zwrotu biletu można dokonać po okazaniu paragonu w biskupieckiej informacji turystycznej. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Zgodnie z tradycją, w ostatni weekend lipca zapraszamy do wspólnego świętowania 25 Dni Biskupca. Trzydniowe świętowanie w piątek o godzinie 14 na Placu Wolności rozpocznie turniej szachowy o Puchar Burmistrza Biskupca. Później o godzinie 17 w Parku Miejskim odbędzie się konkurs latawców. Zaś od godziny 18 zapraszamy na Dni Otwarte Strzelnicy, które organizuje SKS Gry w Biskupiec. Wieczorem zapraszamy na plażę Słoneczny Brzeg w Rukławkach na koncert szantowy i muzyki masowego rażenia oraz na pokaz Tańca z Ogniem. Po piątkowej rozgrzewce w sobotę już od samego rana wszystkich uczestników czekać będą zmagania sportowe oraz oczywiście wyjątkowe koncerty. Zawsze staram się w Dniu Biskupca łączyć nie tylko wydarzenia kulturalne, również sportowe, czyli łączymy przyjemność z pożytecznym. Rozpoczynamy zawodami tenisa ziemnego, regatami oraz zawodami wędkarskimi, spinningowymi na jeziorze Dadaj. I oczywiście kulminacją naszych Dni Biskupca, 25 już Dni Biskupca, będą koncerty wieczorne z takimi gwiazdami jak Ingrid, Afromental. Do tego niespodzianka taneczno-muzyczna i występy naszej młodzieży, zespołu Sukces oraz młodych talentów. Na sobotnie koncerty zapraszają również same gwiazdy Dni Biskupca, czyli Afromental oraz Ingrid. Cześć, tu Ingrid. Zapraszam na mój koncert do Biskupca 24 lipca. Buziaki, I'll see you there. Ciao. Siemaneczko, z tej strony Afromental. Takie. Moi drodzy, wracamy na scenę, nie możemy się was doczekać. Widzimy się gdzie? A i dawno nas nie było, Biskupiec! Tym razem przywitamy Biskupiec, a Biskupiec, mam nadzieję, przywita nas koncertowo. A kiedy? Zapraszamy już 24 lipca w sobotę. Afromental, we're back, baby! Wracamy! Trzeci z Dni Biskupca rozpocznie się na sportowo zmaganiami tenisistów, żeglarzy oraz biegaczy, którzy wezmą udział w biegu popołudniowym, czyli drugim biegu z cyklu Grand Prix biskupieckiego lata. Tradycyjnie nie zabraknie również atrakcji, animacji i zabaw dla dzieci na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Od 12 na najmłodszych czekają dmuchańce, zaś o godzinie 14 rozpocznie się spektakl Księżniczka Rosa i Klimek w wykonaniu Teatru Katarynka. To jest dzień rekreacji, dobrej zabawy dla naszych najmłodszych, wypoczynku, także podsumowanie wszystkich zawodów sportowych i też dużo atrakcji występów dla dzieci poprzez dmuchańce, teatr. Także na pewno tych wszystkich wydarzeń nie zabraknie, wszystkich serdecznie na nie zapraszamy i zapraszam do wspólnej zabawy. Szczegółowe informacje dotyczące 25 Dni Biskupca znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.biskupiec.pl.